Kiepsko. Stara by zabiła, co? Takie rzeczy wrzuciły do kalki, co? By mnie zabiła. Tak się broni, a nie by w firanki. Daj z prostego ma. Ej, miałem ją, mogę deskować. Ale jeden kosier. On jest skrycała. Dobra, to jest. Ej, Lew Jaszyn teraz. O, Rosja. Wiązek radziecki, a nie Rosja. Ej, nie, Lew Jaszyn. Lew Jaszyn, dawaj. Wiązek radziecki. Brawo! Weszłaby? Nie, poprzeczkę bym trafił. Ale Stefan, tej bramce jest tak malutki. Jak Stefan sobie radzi na bramce? Jak widać, bardzo dobrze. On mówi, że Lew Jaszyn jest. Damian Lenkiewicz, Artur Lenartowski. Panowie, no dzisiaj domyślacie się, dlaczego to was wybrałem. Jesteście podopiecznymi byłymi Jerzego Obrzęczka, nowego trenera reprezentacji Polski. U Jerzego Obrzęczka trenowaliście w Rakowie Częstochowa. W tym samym czasie byliście wtedy w klubie? Nie, minęliśmy się. Nie? Minęliście się. Powiedzcie, jak wspominacie trenera Obrzęczka? To była sytuacja, kiedy były duże problemy w Rakowie i nawet nie było wiadomo, czy przystąpimy do rozgrywek. I wtedy była taka akcja ratowania klubu. Trener Brzęczek właśnie wtedy przyszedł. Trudną misję miał do wykonania, ale przez te półtora roku, które razem byliśmy, no to wspominam bardzo pozytywnie. Trener wywiązał się na pewno w 100%. Pokazał już wtedy, zaczynając swoją karierę trenerską, jako pełny profesjonalista na pewno. Ten czas wspominam miło, no, na pewno. Damian, jak wspominasz? To jak powiedział Artur, to były inne czasy w Rakowie, nie tak jak teraz. Bo widać po transferach i po tym, co tam się dzieje w klubie, to na pewno jest to klub pierwszoligowy, na pewno konkretny i dobrze układany. A wtedy były inne czasy i też ten klub właśnie wychodził z takich długów, tak mi się wydaje. Nie było jakichś wielkich pieniędzy i trener Brzęczek miał młodą kadrę, ale wydaje mi się, że wszystkich nas fajnie nastawił na ten cały sezon i na pewno wielki profesjonalista i lubi pracę z młodzieżą. Jeśli chodzi o treningi, to na pewno były zawsze poukładane i fajnie wspominam ten czas. Mhm. Pamiętacie jakąś taką sytuację związaną stricte z wami i trenerem Brzęczkiem? Trzeba sięgnąć pamięcią. Zastanówcie się, to nie musi być na teraz. Masz jakąś? Ja mam, ale nie mam. Ja na pewno miałem dużo indywidualnych rozmów i to i pozytywnych, i negatywnych, wiadomo, trener. Czyli potrafił i pochwalić, i opierdzielić. Dokładnie, tak. Cieszę się, bo widział we mnie potencjał piłkarski i na pewno też ukształtował mnie po części jako człowieka.
No i cieszę się, że gdzieś tam jeszcze po tej współpracy miałem przyjemność pokopać w Ekstraklasie. Mhm. Jeśli chodzi o mnie, to takich stricte, no też jakieś były rozmowy na pewno i wychowawcze, to było parę lat temu, byłem też młodszy, i też pozytywne, żeby gdzieś tam pochwalić i dać ci impuls, tak? Dać impuls, że gdzieś tam te umiejętności są dość dobre i żeby iść w tym kierunku. Nie, no miał, jeśli chodzi o mnie, to duży wpływ, naprawdę bardzo go cenię za podejście do pracy i wydaje mi się, że to jest dobry ruch ze strony PZPN-u, no właśnie, takiego trenera wzięli. No właśnie, chciałem o to zapytać, bo no, trwa jakaś tam narodowa dyskusja, czy to dobry ruch, czy zły. Powiedzcie waszym zdaniem, to dobry wybór? No z tego, co powiedzieliście, no to wynika, że tak. Ja się na pewno cieszę i uważam, że musimy troszeczkę poczekać na wyniki, bo to jest normalna sprawa, dlatego będę trzymał kciuki. No, czas pokaże, ale fajnie, że Polak, fajnie, że osoba, która pracowała w Ekstraklasie, teraz ma naprawdę no, trudne wyzwanie, ale o to, że sobie trener Brzęczek poradzi, to jestem święcie przekonany. Idealnie, Artur powiedział. Idealnie. No dobra, to ostatnie pytanie. Czy czekacie na listę osób powołanych? Ja mam nadzieję, że trener jeszcze numer ma, jak coś. No ja wysłałem SMS-a, ale nie odpisał. Ja... Nie, no żartuję. No ale panowie, najważniejsze to będzie... Sam jestem ciekaw, czy trener dużo pozmienia. No to, że na pewno kogoś nowego powoła, to też... może być pewne, zresztą pokazał to ostatnio nawet w Wiśle Płock Roszady i zmiany pozycją zawodników, więc myślę, że może być ciekawie. No ja też mi się wydaje, że będzie stawiał na taką może, wiadomo, że zawodników doświadczonych będzie brał, ale wydaje mi się też, że właśnie takich zawodników nowych, młodość, nowe pokolenie będzie wprowadzał, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o młodzież, to potrafi ją wprowadzić. I jeszcze liczę na takie powołanie Damiana Bertka, bo akurat trenowaliśmy razem w Rakowie i teraz trenuję z pod okiem trenera, trenował pod okiem trenera w Płocku, także liczę może na jakieś powołanie kolegi. Chociaż jeden Damian w kadrze musi być. Chociaż jeden Damian musi się zgadzać, ale naprawdę umiejętności małe sobie. Wydaje mi się, że trener może go jakoś sprawdzić. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję.